Witam wszystkich, z tej strony Emperor, na dzisiejszym nagraniu Shadow Tactics Blades of the Shogun Icos Choice. Jest to gra, która wyszła w 2021 roku, kontynuacja pierwszej odsłony z tej serii Shadow Tactics. Wyszła 5 lat po premierze pierwszej części. Mamy, jak widzicie, język polski dostępny, dialogi można włączyć po japońsku, zupełnie jak w pierwszej odsłonie tego, no nazwijmy to, samodzielnego dodatku, ponieważ mamy te same mechaniki, te same postaci, w zasadzie taką samą grafikę, więc jedyna zmiana polega na tym, że mamy inny pakiet misji. Dalej jest to gra single player i tylko misje do wykonywania, żadnych potyczek nie ma, więc pod tym kątem to jest jak taki, powiedzmy, Robin Hood. Więc jedyna zmiana może polega na tym, że głównym bohaterem jest tutaj ta tytułowa Aiko, czyli ta postać na środku, ta trzecia. Postaci mamy, jak widzicie, łącznie 5. Tak samo było w pierwszej odsłonie. Tutaj może różnica też polega na tym, że szybciej mamy dostęp do tych postaci, bo w zasadzie już w pierwszej misji mamy dostęp do tych trzech kolejnych postaci. Te pierwsze dwie są jakby porwane. W każdym razie myślę, właśnie włączymy tą pierwszą misję. Nie wiem, czy ją całą rozegramy, jako że też nie chcę spoilerować, tylko pokazać grę i jakie są tutaj mechaniki, jak to się gra i ewentualnie, jeśli się Wam podoba, to kupicie i sami przyjdziecie. Ja nie będę z tego, tak jak i z żadnej gry, robił let's play. W każdym razie gra jest do kupienia najtaniej za 6 zł. Jest to klucz aktywacyjny na Steam. Można tę grę kupić zupełnie jak jedynkę też na GOG czy na Epic, jak kto woli. Także włączamy misję, zobaczymy tą pierwszą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Misja jest już gotowa. Celem nagrania nie jest Wam spoilerować fabułę, więc sobie to pominiemy. Celem nagrania jest Was zachęcić do zakupu, pokazując mechaniki, grafikę, klimat tej gry. A niestety nie ma tutaj potyczki, żeby Wam pokazać na jakiejś przykładowej grze, tak jak ja zawsze w grach staram się robić. Tutaj niestety nie ma wyjścia. Na razie jesteśmy w takim pomieszczeniu. Może właśnie tutaj wyjaśnię. To jest ta Aiko, główna bohaterka. Tutaj mamy właśnie ją zawsze pod cyferką 4, więc w postaci jest łącznie 5. Tutaj też mamy taką fajną mechanikę, o której Wam nie powiedziałem przy poprzednim nagraniu z tej gry, także o tym powiem w trakcie rozgrywki na pewno. No generalnie tutaj możemy planować każdej postaci jeden następny ruch, także tu klikamy na przykład taki shift, klikamy w to miejsce i wtedy, kiedy wyłączymy ten tryb i każdemu ustawimy coś, więc tu będzie to gotowe, klikamy enter i każdy robi właśnie to, co zostało mu przypisane, żebyśmy mogli jednocześnie kilku postaciom wydać polecenie, jeśli na przykład chcemy, żeby trzy postaci zabiły trzech przeciwników, albo jeden coś rzucił, drugi gdzieś tam podszedł, a trzeci zatkał, więc to możemy fajnie sobie tutaj przygotować właśnie w tym trybie, jak to nazwali, tryb cienia. Teraz możemy pod lewym kontrolem, jak trzymamy, widzimy właśnie wszelkie interakcje, możemy też lewym kontrolem podnosić na przykład martwe ciało. No, ten samuraj potrafi podnosić dwa ciała naraz. W przypadku ruchu raz naciskamy, to chodzimy, dwa razy to biegniemy, zupełnie jak w jedynce, i na spację kłócamy. Oczywiście dwa razy to znowuż biegamy. Mamy tutaj jej specjalne umiejętności. To jest po prostu to samo, co miała postać w poprzednim nagraniu, była pokazywana, czyli zabijanie przeciwnika. W przypadku S to mamy oślepienie przeciwnika na jakiś tam krótki czas i wtedy możemy albo przejść, albo inną postacią wtedy przemanewrować. Na D się przebiera, ale musi mieć ubranie pozyskane. I tutaj jest pistolet z zamkiem lądowym, także mamy tu tylko 3 sztuki i od razu przeciwnika zabija. A tutaj leczy 3 obrażenia, także możemy naprawdę przyjmować te obrażenia na siebie w trakcie gry. Ja będę starał się jednak tego nie robić, ale różnie to bywa. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o te mechaniki. Mamy tutaj też pokazane zawsze informacje o misji, czyli co powinniśmy zrobić, podpowiedzi, jeśli takowe są. Dziennik rozmów, kto z kim rozmawiał, jakieś informacje przydatne. Tutaj samouczek, to zostawiamy, i odznaki, czyli co można zdobyć w trakcie misji. Często jest tak, jak w poprzedniej odsłonie nagrania, że nie da się zrobić wszystkich misji, znaczy wszystkich tych odznak w trakcie jednej rozgrywki, trzeba ją powtarzać. I tak naprawdę to jest wszystko. Naciskamy prawy przycisk myszy na przeciwnika i będziemy widzieli od razu jego pole widzenia. No i właśnie to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o mechaniki tej gry. Każda z tych postaci ma swoje jakieś umiejętności, które wykorzystujemy w trakcie gry. I to tyle. Także teraz przejdziemy sobie szybko do kliknięcia w te miejsca, żeby przewinąć. Przewiniemy sobie to. Także tutaj wątek fabularny też. I bierzemy naszego samuraja, który ma tego skilla zabić wszystkich naraz. Teraz widzicie tu wykrzyknik, czy trzeba drabinę opuścić. I mamy to wykonane. Jesteśmy na dachu i teraz tak. Podchodzimy sobie tym naszym tankiem, który jak widzicie ma 8 pasków zdrowia, czyli może 2 razy więcej obrażeń na siebie przyjąć. Jeszcze ma 2 bandaże, czyli 2 razy po 3, 14 łącznie punktów zdrowia, więc naprawdę nie ma co się o niego tak obawiać, chociaż też nie ma co iść bezmyślnie. Nasz tank, może tu sobie opuścić drabinę na przykład. Weźmy sobie
Shinobi niech tutaj zejdzie. Możemy użyć shuriken pod S. Zabić. Zawsze mamy jeden shuriken, musimy podnieść ten, który rzuciliśmy i możemy rzucać go wielokrotnie, w zasadzie bez końca, jako że on się tępy nie robi. Teraz zejdźmy naszym tankiem. Nasza ta Aiko, główna bohaterka, też niech idzie. No chodź, chodź. Shinobi niech tutaj podejdzie, w to miejsce. Samuraj wejdzie do studni. Zobaczcie, mamy taką sieć kanałów, jakby możemy wyjść z tą studnią. Mamy takich trzech przeciwników, albo tą studnią, wyjdziemy sobie tą. Teraz jak, zobaczcie, kucamy, kiedy ta postać nas obserwuje, na zielono, taka ciągła zielona, to znaczy zawsze nas widzi, nawet jak kucamy. A ta przerywa nas, że jak kucamy, to nas nie widzi, więc dlatego w krzaku już jest przerywana. Klikamy S, Shift, możemy zaplanować nasz następny atak każdej postaci. Więc tutaj klikniemy na niego, pod jedynką naszego Shinobi, A, Shift i A, planujemy dwa ataki. Teraz zobaczcie, klikamy Enter i obaj wykonują polecenie. Więc możemy wszystkim postaciom już ruch zaplanować. Teraz, no może wydawać się to problematyczne, bo tak, tutaj jest jedna osoba, która obserwuje tę osobę. Ta osoba obserwuje tę osobę. Tutaj jest ta osoba, która obserwuje tą na środku i jeszcze ten obserwuje jego. Plus ten, który tutaj się kręci. Może wydawać się teraz to dość trudne. Ale tylko się wydaje. Bo właśnie, co byśmy, myślę, zrobili najlepiej? Najlepiej byłoby teraz iść do tamtej studni. Tak mi się wydaje. Tak, poczekamy, aż on znowu tam pójdzie. Tak, no, w tej grze trzeba trochę też wykazać się cierpliwością. No właśnie, patrzymy na niego teraz. Poczekamy, aż ten znowu tu zawróci, a tymczasem Shinobi niech wejdzie tu na górę. Kucając, niech idzie tutaj. Tutaj może zejść w dół. Ten z nich niech sobie porozmawia po raz ostatni. Dobra, skończył rozmawiać. Idziemy sobie tutaj. Rżniemy go. Na shift podnosimy ciało koniecznie. Krew zaraz zniknie. No właśnie, widzicie, już od razu ciało zniknęło. Zabijamy, bierzemy ciało i ukrywamy. Teraz patrzymy, czy tego widzą. Jak widać, nikt go nie widzi i nikt się nim martwić, przejmować nie będzie. Także klikamy A, likwidujemy ostatniego chwasta, od razu Shift, znaczy tak, lewy kontrol. Biegniemy sobie, ciało ukrywamy, problemu nie ma. Teraz wracamy do naszego Shinobi. Podbiegnijmy tutaj. Możemy wspiąć się na górę. Możemy wejść na górę. No i tak, zaplanujmy. Tutaj nie wejdziemy, chociaż nasza Aiko może też się wspinać. Wyjdziemy tędy. Wspiąć się na górę. Właśnie, on nam nie przeszkadza, to go nie musimy zabijać. Oni nam nie przeszkadzają, bo widoczności nie mają. Widzicie, tutaj idealnie można tę postać sprzątnąć, a w razie co można ją też oślepić. Przynajmniej na jakąś chwilę. Także zróbmy to, kiedy samuraj będzie znowu rżnął. To dla pewności. A też mogą tych umiejętności używać tyle razy, ile chcą, tylko ten będzie musiał znowu tam, w tym kierunku iść, bo właśnie teraz nam przeszkadza. Tych strażników nie można zabić, ponieważ oni mają jakąś informację do przekazania. Wejdziemy sobie tą drabinką tutaj na górę zapewne i zadziała. Właśnie widzicie, teraz on zawraca, także tutaj wykonujemy polecenie rżnięcia. O, tutaj. A jednak nie. Jednak nie teraz. To trzeba było trochę inaczej jednak rozegrać.
Chyba, że kiedy on z nim rozmawia. Tak było? No tak, tylko ile on z nim rozmawia? Myślę, że dałoby radę. Tylko tego oślepić też. Dla pewności. Chociaż mówię, to może nawet by nie było konieczne. Także na shift przygotujmy oślepienie pod eską. Klikniemy Enter, kiedy będzie trzeba. No i on szybko podbiegnie nawet i zarżnie przeciwnika. Kiedy podbiegnie, to tam będzie... Enter. Właśnie, podbiegamy, ukrywamy. No i teraz możemy zastanowić się nad następnym ruchem. Tu nikogo nie ma. Ten jego nie widzi, więc tego można... Ten też nie widzi, jest za daleko. Więc możemy użyć szpilki. To jest maksymalne przybliżenie, zupełnie jak w pierwszej odsłonie. Klikamy A. Aha, ona nie może tak cichnąć. No to tutaj mamy strzałkę, możemy pięścią uderzyć. No i tak zrobimy to, co lubię, czyli dobijemy. No dobijaj. Dobra, dobijemy zaraz, bo niestety za chwilę wstają. Chociaż osiągnięcia pewnie nam wskazują, aby nikogo nie zabijać. Możemy sprawdzić te osiągnięcia tutaj. Odznaki. No, w zasadzie tutaj tego nie ma. Aha, niezdobyte nie są wyświetlane przy pierwszym podejściu. Dobra, nie, to nie. Także i tak trzeba takie misje, myślę, po dwa razy przechodzić, jeśli jesteście osobami, które lubią skompletować sobie te wszystkie osiągnięcia, co trochę trwa, zwłaszcza wymaga cierpliwości. No teraz widzicie, że możemy równie dobrze sobie tutaj już nawet podbiec. Wejść na górę. Tu wejść na górę. Przeskoczyć. Iść na tę stronę. Schodzimy. Możemy opuścić drabinkę. W razie co, tutaj się spotykamy, towarzyszu. I teraz właśnie. Kiedy on... znowu tutaj będzie szedł w tym kierunku, skasujemy tych dwóch, ukryjemy, potem tego skasujemy i będziemy mogli podsłuchać rozmowę, a tym darujemy życie. W końcu to pobratymcy. Tak, myślę, że on skasuje, a ona wejdzie na górę. Tak, po cichu zejdź. Dobra, cokolwiek rób. W każdym razie tak, jemu zaplanujemy ruch. Klikamy Shift i... Chociaż tutaj tak słabo to wygląda, może... Może zejdź. O, idealnie. I teraz... Klikamy A, jedynkę. I jego też od razu ciało zabierzmy. No właśnie, jesteśmy już nieco dalej. Spójrzmy, jak oni widzą. No właśnie, słabo, nikogo więcej nie ma. I podchodzimy dalej. Nie chcemy wywołać alarmu, bo zupełnie jak w pierwszej odsłonie pojawią się z budynku dodatkowe straże, które będą miały inny kolor munduru z pewnością. No właśnie, teraz zostanie on skasowany. Genjutsu. Jeśli ciało, chcemy, to ciało ukrywamy. Teraz właśnie, tutaj widzicie, trudno będzie podejść i podsłuchać rozmowę. Ale przecież od czego jest
Znaczy tak, w sumie można równie dobrze wejść do studni i tyle. Może tak zróbmy. Wyjdziemy tędy. Możemy nawet i... Nie możemy podbiec, bo tutaj jest ten. Ale możemy sobie tak spokojnie iść, to nas i tak nie zobaczy. I właśnie pierwszą taką część tej misji, a jest tego dużo, podsłuchujemy. Nie, no, nie będziemy rozmowy znali, po prostu takie kropeczki są. I have the info. We should meet up and discuss what we've heard. Let's head up to the rooftops. Better view from there. Agreed. Dzisiaj mamy tutaj się spotkać w tym miejscu, a zatem możemy równie dobrze... Właśnie, teraz jest ten problem, że no ta osoba tutaj patrzy, obserwuje i ten nasz dziadyka nie wejdzie. No chyba, że po prostu ją, tą postać oślepi, no albo ich pozabijamy, albo ją na chwilę oślepimy i wtedy ona by musiała się tędy cofnąć. Samuraj jest tutaj. Może tutaj do krzaku się ukryć. No właśnie, i przy oślepieniu najwyżej tam podbiegnie, ale nie wiem, czy chcę oślepiać, czy ich pozabijać. Nie ukrywam, że lubię likwidować. No tak, zapominam o nim. Ale też nie chcę wydłużać nagrania, dlatego trochę się spieszę. Właśnie, możemy zaplanować nasze ruchy. Tu weźmy może pięść. A tutaj... Nawet i shuriken. Chociaż nie wiem, czy on nie będzie za głośny. No to kliknijmy po prostu, chociaż... Klikamy Enter. Coś nie wyszło? Teraz udało się. Tak, on zaraz wstanie, a ja lubię likwidować. Ale nie, nie, nie. On nie... Aha, bo chyba tak. I teraz. No właśnie. O, tak, tak, tak. Nothing personal. Teraz jest dobity, możemy sobie spokojnie na drabinkę. I właśnie tak samo jak w pierwszej odsłonie gry, możemy przytrzymać prawy przycisk myszy, aby złapać wszystkie te postaci. I teraz sobie idziemy tutaj. So, it appears Yuki-chan and Takuma-san have been taken to the harbor. Te dwie postaci porwali nam, to mówię, nie chcę jakoś specjalnie tego zdradzać. Dobrze, może sobie to po prostu pominiemy, ten wątek. A więc idziemy dalej. Możemy tak spojrzeć, co tutaj się dookoła dzieje. Mamy tu jakichś dwóch, którzy nas nie widzą, jak stąd podejdziemy. Ten też nie widzi, a to jest kapelusz, który się nie ruszy, więc tych można łatwo skasować. A z tej strony... Chyba mamy podobną sytuację. Ten nie widzi, co się dzieje akurat w tym miejscu, bo zasłania mu ten wóz. A tutaj mógłby widzieć, ale musimy poczekać, aż przejdzie. Także tak, zrobimy. Zejdziemy sobie. Wy też. Znaczy, ty i czwóreczka. Trójeczka niech idzie. Dobra. No można ich, myślę, teraz skasować. Możemy w razie co wziąć te ciała. Idziemy. Pędzimy. Nawet i tutaj ich schować.
I to samo zrobimy tutaj. Nasze postaci pozostałe niech podejdą. Także tu w ogóle w biegu obszar jest ok. Kasujemy. Ty idź wzdłuż krzaka. Nakłócamy. Myślę, możemy iść dalej. Podejdźmy sobie na samą krawędź. Poczekamy, aż ten sobie pójdzie i wtedy rżniemy, tak jak samuraj lubi. Właśnie. Teraz może rzućmy tutaj sake. Zainteresowany? Sake. Alkohol ryżowy, no nie wiem. Czy to może smakować dobrze? Chyba dla nich. Ja ryżu nie lubię. Zabijamy. Ja bym się na sake nie wziął. I teraz został ten. Ten się połapie pewnie, że tu kogoś brakuje, ale podejdźmy nim. Bo zawsze z nim rozmawiał. Jak z nim rozmawiał, to się połapie, że teraz z nim nie rozmawia. Tutaj widzicie, jest drabinka, więc można pływać. No, samuraj nie potrafi, dlatego wziąłem Shinobi. I tutaj ten samuraj się przemieszcza. Tutaj jest drabinka, więc można tędy zejść i go skasować. Tak zrobimy. Dobra, idźmy do wody, nie będziemy czekali. Ten w końcu przestanie szukać, bo w końcu żadnego śladu ciała nie ma, więc alarmu też nie wszczyna. Podpłyniemy tutaj, poczekajmy, aż go usuniemy, bo inaczej się nie da. I będziemy mogli próbować zdobyć ciuszki. No właśnie, uciekł. Tak było. Kłócamy, rzucamy sakę. Czekamy, czekamy. Będzie to hołd, sake. Właściwie za 3, 2, 1. Mamy to. No, szkoda by było, dlatego chodź. Zapraszam. To twoje ostatnie sake. A nawet go nie podniósł. Smutek. No teraz tutaj czekamy. Zobaczmy, gdzie ten samuraj. No nie zdążymy, dobra, to poczekamy. A tymczasem gołym lasem tutaj podejdźmy. No i właśnie będzie rżnięcie. I tutaj samuraja przywitamy. Za rogu wyskoczymy. Właśnie, będzie gotowy. Shinobi może... On właśnie tutaj wejść na górę. Widać, że nikt nie patrzy, tylko kucajmy. Biegnijmy. Nie traćmy czasu. To możemy widać wskoczyć dalej. Tutaj wskoczyć dalej. I tutaj chwilę poczekamy. Zobaczymy, jak się sytuacja ma u niego. Czyli tak, ten jak patrzy, tutaj nie widzi. Ten też nie widzi. Nie wiadomo, jak samuraj. Pojedynek, który zawsze wygra, jeśli go zaskoczył. Bez straty w HP. Doskonale. Tu nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Właśnie widzi, co się będzie działo, więc jak zabijemy, to niestety. Czekamy, aż skończy się ta rozmowa, która trwa wiecznie, więc ta sekwencja rozmowy nie ma końca, ale my ją zakończymy. Co jest? Czemu nie może zabić? O, teraz może. Trochę dziwne. Teraz możemy wyjść tymi drzwiami. Szybko, szybko ukrywamy się i w zasadzie możemy poczekać. Też możemy, no właśnie, tutaj wrócić. Ale po co? Niech na razie będzie. Zobaczymy, czy się gdzieś indziej przyda. No i właśnie teraz tak, zastanówmy się. Możemy wejść, jak widać, tutaj.
No właśnie, możemy. Udało się. No i teraz, jak to zrobić? Ten zawsze tutaj jest odwrócony, jeśli nikt mu nie przeszkadza. A ten tu przeszkadza. Dlatego musimy jakoś skasować tych dwóch. Najpierw skasujemy tego, a potem pomyślimy dalej. No tak, trzeba by go oślepić na S, dla pewności. Jak ten się zatrzyma. Teraz. Coś nam tu nie działa. Boże, to jest porażka. No to jeszcze raz to zróbmy. A, jeszcze on. Nie, on nie będzie widział. On... No, jego nie atakujemy jeszcze, więc też nie jest to istotne. Widzicie, oni siebie nawzajem widzą, więc trzeba skasać tych dwóch albo jednego z nich odciągnąć. No, słomianego kapelusza się nie odciągnie, więc tylko tego można ewentualnie. Ja widzę, tu poza bramę on widzi, więc można by było rzucić sake. W odpowiednim momencie, kiedy ten będzie tutaj szedł. No właśnie, więc znowuż spróbujmy to. Teraz się udało, to co planowałem. Ona jest przyjaciel, dlatego nie musimy się tym przejmować. Teraz zastanówmy się, co dalej zrobimy. Myślę, że ten samuraj. Kiedy tylko ruszy w tamtą stronę, rzucamy od razu sake. Tak jak on tutaj widzi. Pięknie, jak widzicie, pięknie. Tutaj co to za wskazówka? Zabijanie samolotów. No to wiemy o tym. Także zostało już tylko dwóch. Tego można będzie chyba... No właśnie, on nie będzie widział, co się dzieje dotąd. Więc skasujemy samuraja. Nawet i teraz. Mamy to. No i trzeba go podnosić, ale... No, nasz Mugen lubi podnosić. Dlatego ma aż ukrytych 150 ciał. On lubi te ciała podnosić. Męskie ciała. Dobra, i teraz... Został tylko ten, bo ten się nie odwraca. Także to już jest banał. Teraz sobie przebiegniemy. Najzwyczajniej w świecie. O, 3, 2, 1. Biegniemy. I kasujemy. Teraz spójrzmy tutaj. No właśnie, nie widzi, co się dzieje. Najwyżej ten może widzieć. Dlatego poczekajmy, aż on się cofnie. I albo, no, w sumie my się też cofniemy po ten strój, który właśnie nam bardzo ułatwi. Samuraj będzie widział ten strój, więc to taka od razu informacja. Teraz kasujemy. To jest przyjaciel, więc też na nas by nie doniósł. Tak, on też by poszedł na sakę. Widzimy, o, tutaj nie widzi. Także... Samuraj tu podejdzie, ona się cofnie właśnie po strój. Więc sake może być i tutaj. Ładna butelka, piękna. O nie, nie. Teraz, drżnij. Ciało zabieraj, tak jak... Lubisz i jest... Jest coraz bliżej. No tak, ona się może przebrać i w sumie pójdzie sobie i tam do niego. Więc klikamy D. Niestety jak się będziemy wspinali albo używali tego harpunu, czy cokolwiek to jest, to wtedy właśnie się pięknie przebrała. I samuraje. Jak kucniemy, widzicie, też jesteśmy zdradzeni. Nie kucamy, nie wspinamy się. Możemy co prawda biec, ale... Samuraje się na to nie nabieram, też pamiętajmy. I może teraz jakiegoś wojownika ona
z nim rozmawiać pod, widzicie, klawiszem D. I tak rozmawia bez końca, co też jest dość, myślę, ważną informacją. Ten, widzicie, nie widzi, co się dzieje na dole. Także prosta, myślę, sprawa. Idziemy sobie tutaj. W to miejsce. Shinobi niech się w końcu ruszy. Shinobi sobie tutaj pójdzie, będzie się skradał. Ona rozmawia. Widzicie, od razu jest gościu zajęty. Skoczymy do wody. Nie podejść ta drabinka, żeby z niej nie skorzystać. To prowadzi donikąd. Najwyżej ukrywamy się. Dobra, i teraz idziemy, idziemy. I kasujemy klienta. Okay, tutaj sobie pójdziemy. Teraz, czy ktoś ją obserwuje? No widać nie. Także jak kończymy, jak już mamy dość, kończymy rozmowę, to go rżniemy. Mega przyjemna gra, uważam, satysfakcjonująca. Co prawda raczej na jeden raz, chyba że wrócimy za 10 lat i zapomnimy, jak te misje wyglądały. To na raz naprawdę dobre. Może ja nie jestem jakimś człowiekiem, który by kompletował wszystkie osiągnięcia, ale tak, żeby sobie raz przyzagrać, to na parę godzin ładnych to jest, zwłaszcza że, jak mówiłem, misję można nawet i godzinę rozgrywać. Także ona może teraz zejść i nie wiem, czemu wszedłem na górę nią. Nie wiem. A coś się zbugowała? O Boże, zbugowała się. No nie, nie wierzę. Ale... ciekawe. Nie, spróbuję jakoś z tego wyjść. No ale zobaczcie, jednak jakiś bug. No ciekawe. Mega ciekawe. Dobra, w takim razie ona jako że się zbugowała i chyba nie wyjdzie stąd. To trzeba to zapisać. I spróbować wczytać. Bo inaczej się nie da. To trzeba... No. Wow, nie wiedziałem, że tu są jakieś bugi, ale... No właśnie, już widać, że... O, coś... Zapisujemy i zobaczymy, czy się uda. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy. No niestety, trzeba jednak tę grę często zapisywać z uwagi na pojawiające się bugi. Ja, jak w to gram, to nigdy nie miałem, a jednak się pojawił. Może też wyrzucić nas do pulpitu. Mnie nigdy nie wyrzuciło osobiście, ale skoro bugi są, to i może do pulpitu wyrzucić. Nigdy nie wiadomo. W każdym razie zapisujmy, jeśli nie chcemy wczytywać, to nie będziemy wczytywali, ale jak wstajcie potrzeba, to wczytamy, jeśli nie będzie z naszej winy. No, przykładowo, jak będziemy 40 minut przechodzili misję i nagle coś się takiego pojawi, no tu na ten bug nic nie można było zrobić, to na pewno frustracja się pojawi. Dlatego teraz w ogóle ja chciałem wyciąć ten content i od nowa nagrać, ale myślę, lepiej uświadamiać się takim czymś, że zapisywanie jest potrzebne. Teraz tak, tutaj są jakieś drzwi, jakieś wejście na górę. Sprawdźmy. On tak widzi, to nam nie przeszkadza. Ten nam nie przeszkadza. Ci nie widzą. Ten tutaj, no można się skradać. Przerywana linia jest. Tutaj też jest przerywana, to można by było przejść. Ten tu ciągle patrzy, ale jakbyśmy go teraz na przykład z nim porozmawiali, on by się odwrócił. To zostaje nam ten i ten. Tu możemy się dotąd przekraść. A tutaj byśmy musieli na szybko przeskoczyć i iść. No trochę ryzykowne. No tutaj mamy jakieś przejście. Ale nie ma. To jakieś ma miejsce dla zmyłki, albo naprawdę trzeba mieć nieźle wyliczone to co do sekundy, żeby się udało. Dlatego... No coś mi się tu wraca za bardzo. Dlatego zejdźmy stąd. Tu jest jakieś przejście dalej. O tak, mamy tutaj możliwość wejścia na górę, na dach i tutaj. Potem sobie przejdziemy. Jest. Są deski, przejście. Słomiany kapelusz zawsze tak będzie stał. Tutaj też słomiany kapelusz, więc nie ma patroli. A jak oni widzą? Można się przekraść spokojnie, można, można. Ten nam przeszkadza, byśmy z nim porozmawiali. I zostaje nam ten. Więc tu byśmy przeskoczyli dotąd.
Spokojnie tu weszli i jest czas, żeby tu przez ściankę przejść dookoła. A jeszcze jestem na dachu. No ale widzicie, można się przekraść, spokojnie wejść na górę, skasować go. Albo tutaj też można wejść na górę i chyba go... No tak, i też można go skasać. Myślę, że tu jednak będzie trochę szybciej, a zatem zróbmy to, weźmy ją. Ten tutaj będzie widział, jak widzicie, raczej. Czy ten? Nie no, ten. Zobaczycie, jak chyba całą grupkę ona złapie. Gdzie? No właśnie, wszyscy się odwrócili do niej. I teraz... Tutaj wróć. Wejdźmy na górę. Możemy sobie... Ale ty kucaj, kucaj, chłopie. O, dotąd. Musimy... Tutaj skoczyć. O, właśnie. Teraz spokojnie tutaj skoczymy. Mamy to. Oni dźwięków tak nie słyszą. Ale gdybyśmy przebiegli, to by nie słyszeli, co ciekawe. No właśnie, tu będziemy trochę szybciej. Czy nikt tego nie widzi? O, tutaj coś było. No, widzicie, nic nie będą wiedzieli. Także mamy to. Kasujemy pierwszego chwasta. Aż kapelusz mu poleciał. Z wrażenia. No, w zasadzie nie musimy ich kasować. Tego by trzeba było najwyżej, ale można... Można mu w zasadzie darować. No, można było wszystkich skasować, bo tak naprawdę... Tutaj byśmy z tym porozmawiali, żeby odwrócić jego uwagę. Ci by zagłady tego gościa nie widzieli. Potem odwracam uwagę jego, on się odwraca. Kasujemy tego. No właśnie. Tak zróbmy. On tutaj przestrzega wszystkich przed Aiko, a sam się na tą Aiko da złapać. To jest dość śmieszne. Nawet sobie możemy przebiec. A co tam? To akurat podejrzane nie jest, jak widzicie. O właśnie. Nie, to jeszcze nie jest ten moment, ale... Guten Tag. Dobra, i teraz... Czy możemy tutaj... O, to jest tak... Chyba trochę ryski. Jak on teraz zejdzie stąd? O, jest, dobra, dał radę. Zejdźmy. Upewnijmy się. No, nie widzi. No, nie widzi, więc powinno się udać. Dobra. No teraz mogą to ciało zobaczyć. Co? Trzeba to ciało gdzieś... Trochę dalej. Okej. Okay. Teraz... Co miało być dalej? Właśnie, oni nie widzieliby zagłady tego kolesia. Więc można teraz z kolei z nim porozmawiać. On by wszedł na górę. Na górę, na górę. Schodzimy. Dokładnie tak. Time to die. No. Dobra. Teraz jak go puścimy, to co my mamy? On obserwuje to miejsce. Można teraz pogadać sobie z nim. Ci nie mają pola widzenia, to nawet samuraj by mógł wszystkich co do jednego tutaj wyrżnąć. I właśnie tutaj mamy zasięg na wszystkich. On nic nie słyszy. To jest właśnie taka tutaj mechanika. No i on może te ciała pozbierać. Będzie gadał do siebie. Please tell me more.
Kiedy się odwróci, zarżniemy jego, potem jego. I dziękuję bardzo, mamy to, mamy to. I did not know that. Yes? On my way. For the Shogun. Another question, if I may. I thank you. What a waste of time. Kandashi. Just a simple hairpin. No widzicie, wszyscy są zarżnięci. No, o ile zależy nam na zabijaniu jak największej liczby przeciwników. Ja akurat to lubię, tylko nawet jego skasuję, chociaż nam w ogóle nie przeszkadza. No to, wiecie. Chińczyków jest bardzo dużo, więc strata kilku naprawdę będzie nieodczuwalna. No i w zasadzie zostali nam oni. Teraz to już jest banalnie, podkreślam, banalnie proste. Podejdziemy sobie, pogadamy z tym tutaj ziomeczkiem. Chociaż... No dobra, może nie aż tak banalne, ale... W dalszym ciągu łatwo. Ci widzą dotąd. Trzeba by było... Tak. Oni by go widzieli. Jego już niekoniecznie. No trzeba było w jakiś sposób... Tutaj wejście jest na górę, ale to będą widzieli. Nie no, ona nam jest potrzebna. Ona nie może wejść w ten krzak, bo już też będzie koniec. Dobra, to w takim razie... Tutaj nie ma wejścia. Zapewne tu bym mógł zeskoczyć w tym miejscu. W takim razie... Dobra, zróbmy tak, że tutaj podejdziemy, faktycznie. Zamienimy z nimi słówko. No tak, możemy rzucić, przecież już to mamy. Mamy to, podejdźmy sobie nim. Ciało zostawiłeś? Nie, miałeś ciało. On tutaj dotąd widzi. Więc rzućmy sake. Przecież to jest zawsze niezawodne. Sake. Przygotujmy naszą eskę. To jest moja propozycja oczywiście na to zadanie, bo można je przecież zakończyć na jakikolwiek inny sposób. Idealnie. Można było pojedynczo, ale ja tam wolę trochę szybciej. Another question, if I may. A właśnie, spójrzmy, czy tutaj ich teraz ktokolwiek widzi. To jest najwyżej ten patrol, ale on sobie poszedł, on nie widzi. A więc co robimy? Rżniemy wszystkich po kolei. Ona dalej z nim gada? Nie, chyba już nie gada. Myślałem, że zwariowała, ale nie. Przestała. Dobra. Także widzicie, już mamy dużą część misji skończoną, bo tylko wystarczy przejść przez ten most. Tutaj mamy takie kryjówki, bo jakieś wozy się zatrzymały. O, widzicie, tutaj można się ukryć. Ten nic nie widzi. Przeciwnik. Przyjaciel to by na nas nie doniósł. Także jest tutaj jakaś szansa. Najwyżej trzeba na ten patrol uważać. Ona musi uważać na samuraja, który właśnie jest trochę już bardziej kumaty. Ale tutaj idziemy. Tak, tutaj spokojnie.
ten widzi. Także co byśmy zrobili? Byśmy na pewno zeszli w pierwszej kolejności. No nie wiem, jak tutaj zejść, więc lepiej tędy. I tędy. Tutaj. Muszę wejść na górę. Dobra, oni na górze nie widzą. Przeskakujemy. Przeskakujemy. No i teraz byśmy musieli zwrócić uwagę. Można tego z tym pogadać od tyłu, żeby ten samuraj tego nie widział. No teraz jest ten samuraj tutaj. Także poczekamy, aż pójdzie. No i właśnie teraz. Także tak wygląda ta druga odsłona Szoguna. Jeśli wam się pierwsza podobała, no to ta jest w zasadzie taka sama, tylko nowe misje fabularne, które trzymają podobny poziom. Ja polecam tego Szoguna, jeśli lubicie takie strategie taktyczne, ale bardziej pod kątem skradanki. No i w zasadzie tutaj żadną armię nie dowodzimy, to nie jest jakiś Company of Heroes, tego typu strategia taktyczna. Fajny klimat japoński, takich właśnie nie ma. Jeśli też grafika wam nie przeszkadza, taka trochę rysunkowa, konturowa, to jak najbardziej klimat, jakieś wyzwanie, jeśli nie będziecie zapisywali co sekundę, oczywiście to też można robić. To by było na tyle. Do następnego. Cześć.